Jaho, Isayuki z tej strony, witam wszystkich serdecznie bardzo. Gramy dalej Horizon Forbidden West. Tak, wróciliśmy sobie tutaj, bo teraz już nie ma tutaj tego świra, przewodnika. Więc to prawda. Witaj z powrotem, przodkini. Dziękujemy za twoją pomoc. Za pozbycie się tyrana? Bardzo doceniamy twoją znakomitą obecność, przodkini. Potrzebowaliśmy tego. Mówicie? To była niesamowita walka, łowczyni. Taka wielka maszyna, a ona pokonała ją sama? To nieźle. A co, wy nie wiecie jeszcze, że nie tylko maszynę pokonaliśmy? Dobra, ale widziałam wykrzykniki. Przodkini, proszę. Chodzi o brata. Nie chcę ci przeszkadzać, ale robiłem wszystko, co w mojej mocy, lecz bez skutku. Opowiedz mi. Wybacz. Jestem Jomar. Służę jako oficer od spraw broni. Dbam o uzbrojenie i przygotowanie żołnierzy na niebezpieczeństwa. No i zawiodłem. Mój brat Oris był zwiadowcą, sprawdzali wieże na północy wyspy. Powinni już tu być. Nadzorca odrzucił prośbę o wysłanie kogoś. Sprzeciw to zwolnienie lub... gorzej. Sądzisz, że wciąż mogą żyć? Oris od zawsze miał obsesję na punkcie San Francisco. Chwycił się szansy udziału w ekspedycji. Muszę wierzyć, że los nie jest tak okrutny, by tu zginął. Jak pomożesz, dam ci pełny dostęp do mojego składu. Jak będę na północy, poszukam twojego brata. Dzięki. Słuchaj, mój brat miał przy sobie relikt przodków. Twój fokus pewnie zdoła go wykryć. Relikt? Jaki? Kawałek metalu zawieszony na łańcuszku z hologramem San Francisco. Właśnie dlatego nosił go ze sobą. Nasi wróżbici przypuszczali, że to sygnalizator zapraszający przodków do miasta. Przypuszczali? To oni nie odczytali wszystkich danych? Uznano to za utraconą wiedzę. Jeśli Oris odszedł, mogłabyś przynieść mi ten relikt? Wiele dla niego znaczył. Chciałbym go przechować. Tak. Oczywiście. Pamiątka. Daleko? O nie! Solar ptaki. W sumie solar ptaki są spoko. To drugi pytajnik, wykrzyknik, weźmiemy sobie za chwilkę. Stąd będzie bliżej. Weźmiemy sobie za chwilkę. Ło, co wam tak tu skrzypi? Biedne wejście. Takie miejsce fajne, no po prostu musieli. Ja chciałam zobaczyć Teda. To musi być wieża, o której mówił Jomar. Pełna solar ptaków. Niedobrze. Chciałam zobaczyć Teda. No wygląda na to, że wyglądał jak jakaś masa masy cielistej. Graliśmy w The Last of Us. Widzieliście tego zmutowanego gościa w drugiej części, który pierwszy raz nam pod szpitalem wyskoczył, jak do karetki wchodziliśmy? No coś w tym rodzaju sobie wyobrażałam z nim. Tylko może nie zombie. A co jeżeli żył? Co prawda w stanie wegetatywnym, ale wciąż. Może miał na sobie coś, co się dało zeskanować. Na pewno coś miał przy sobie, bo to przecież Ted był. Ech, nie mogę przeżyć tego z poprzedniego odcinka, z zamieszania. Te skrzydła wyglądają, jakby zbierały światło słońca. No, pewnie też szybko lata. No, utknąłem na korzeniu. Coś zjadło czujkę. Uj. Utknąłem na bambusie. Nie no, nie będę teraz prosiaka gonić. Jeśli któryś ze zwiadowców dotarł do wieży, solar ptaki na pewno go zauważyły. Lepiej sprawdzę, czy ktoś przeżył. Jeden siedzi na dole. Jeden siedzi tu, jeden, dwa latają nad nami. Dobra. Możemy zacząć od tego tutaj.
A trochę daleko, ale wciąż. Jakby nie było. Hehe. Błyskawicznie. Dobra, daj to, co ci wypadło. Widzę, że tutaj coś leży też. Ojej, pekali dostało. Przepraszam. Tego nie było w planie. No ale nic nie poradzę, jak już tu wlazło. Solar ptaki są naprawdę ładne. Dobra, kolejny tam. Wygląda, że plazma nie pomoże. Może tak być. O, mogę zbadać skrzynki, ale nie widzę tam nigdzie ludzi. Może się okazać, że nie ma. Może się okazać, że nie ma. Co one tak w kółko latają? Zeza można dostać. No tamto sobie nie wymierzę na nie akurat. Oj, nie mogę tu wejść? Tu jestem, ptasior, stąd. Muszę się wspiąć. No i po co odleciał? Chciałam go, a nie odleciał. Żeby nauczyć się dominować tę maszynę, muszę znaleźć odpowiedni kocioł. Uwaga! A bum! Oj, no przeżył! No jak to? Muszę znaleźć drogę na górę. Tak. O, za mną coś jest, nade mną. A, prawie. W sumie nie wszedł do środka, ale mógłby. Szukałam, z której strony do mnie strzela. O! Co jest, Daylight, wystraszyłaś się? Muszę znaleźć drogę na górę. Nie leć! Spadaj! Na dół! Na ziemię! Okej, jeden spadł. Muszę znaleźć drogę na górę. Okej. Jeszcze jeden. No, ale droga na górę wygląda, jakby była na środku. Jakby nie było. Aha, no okej. No nie. A tam jeden cię szuka. Pierwszy go dziabniemy. Aj! Aj! Ej, oj! No i spadła się, no. Okej. Okej. Gdzie jest ptasior? No nic. Aha. I co, nie wyskoczy tam, tak? Okej. Jasne, skacz na dół. To ma w sumie najwięcej sensu, masz rację. Dobra. Właśnie miałam mówić w sumie, ale Aloy doleci, jakby nie było. Zaraz mi się i tutaj pewnie skończą schody i tyle będzie. Świra można dostać. Ślepy zaułek. Może jak wrócę na zewnątrz, znajdę inną drogę. Łopsaj! Trochę wygląda jak inna droga. Och! Ja się wywracała, dziewczyna. Widziałam tam drugą skrzynkę. Żółtą. O, znów było blisko.
Tam. Nie liczę się. Tu się schodzi do skrzynki ewentualnie. Zwiadowca Kwan. Trzeba sprawdzić, czy to na pewno brat Jomara. Poszukam reliktu. Relikt. A Focus pobrał z niego dane. To nie sygnalizator, tylko turystyczna mapa z San Francisco. Gdyby Quanto wiedzieli, nie wysłaliby zwiadowców. Muszę dać znać Alwie. Aloy! Jestem! Alva, znalazłam dane, które mogłyby zainteresować Bohaya. Przesyłam ci je. Dobrze, przekażę. Dziękuję. Zabiorę ten relikt. Przekażę go Jomarowi wraz ze złą wiadomością. Zdaje się, że towarzysz Orisa musiał spotkać podobny los. A gdzie ich szukać? No dobra, szukamy pozostałych, niech będzie. Wróć do dnie, tutaj, z tej strony. W sumie tu gdzie jestem, jakby nie było. Przeciwną stronę. Jeden ten wciąż tutaj gdzieś lata, prawda? Pozostali zwiadowcy. Wygląda na to, że napadły ich maszyny. Orisa dał radę uciec do wieży. Szkoda, że maszyny go tam dopadły. Amunicja porażająca nie zadziała. No nie mogę się wytentegować tak, żeby go trafić, no. Uwaga! Pa. Uwaga! Pa. O, spadł na dół. Chyba, że utknął. O, spadła jej ta czapeczka. O nie! Strzeliła we mnie. Dożesz ty. O nie, czujka się wściekła. Wściekła czujka. Padła! Wściekła czujka. Oj, pancerzyk chyba trafiłam. Okej, okay. Ty gdzie jesteś, dziadygo? Tu, pod spodem. A, to też jest czujka. Co znajdzie do mnie wyjście, co? Gdzie ona jest? Jest tutaj na dół. Nic nie widzę. Przez to liście. A, się odwróciła w zielono. Cichaj, bo jeszcze tam jedna maszyna łazi taka duża. O, do lasów zaułek. Widzę czy nie widzę? Widzę chyba trochę. Tu jest. Dobra. No, nie uciekaj. I poszło. Ale zwiewa. Ale ucieka. Ach, potrzeba. Ale ucieka! Co za czujka, no? Gdzie jest ten drugi? Mogę go już lepiej... Wow. Co ty, do czujki strzelasz? A nie, ty go czymś kazisz. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dziady go trująca inne maszyny. Tam jest. O, się wziął, przewrócił. Nieźle. Prosto w oko. Nieplanowane, ale
Chociaż celowałam tam, więc w sumie planowane. O, tu się kawałek czujki urwał. Ciu. Ładnie tu. Chodź, 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 nie wstydź się. Pozbieramy, co z was tu wypadło. Patrzcie, ile skrzynek! Jeszcze te na górze. Aha, nie z tej strony. Nie tu. Myślała, że schowa za sobą, co? Myślicie, że można płynąć tam, tak, o? Ręcznie? No nic, wracajmy do kolegi, bo ona nas czeka. Trzeba mu przekazać złe wiadomości, oddać mapę. Szkoda. Lubię, jak nam się udaje uratować ludzi. Wróciłaś. Czy ty? Przykro mi. A jak zginął? Wieża, w której się schronił, to gniazdo Solar Ptaków. Kiedy go znalazłam, trzymał to. Oris. Czytałam te dane. Zawierają mapę, dzięki której twój lud pozna teren bez narażania zwiadowców. Alva przekaże ją Bohajowi. Dobrze, że twój brat to ochronił. Oddałbym wszystkie dane na świecie, żeby mój braciszek wrócił. Ale chociaż jego śmierć nie poszła na marne. Jak obiecałem, masz dostęp do mojego składu. Jeśli dasz surowce, zrobię wszystko, co tam jest. Właściwie, może wypróbujesz to. Najlepszy. Jak się przyda, wiesz, gdzie jest więcej. Dzięki. Naprawdę bardzo mi przykro. Tak, wiem. Jestem wdzięczny. Nie chcę mu go smucić, ale jego śmierć wcale nie była taka. Nie ma mowy, żeby udało nam się. Bo w sumie, jakby mieli lepsze fokusy, to. Może być tak ciężko? Obiecuję. Znajdziemy drogę do domu. Heriem, nigdy nie odzyskamy tego żyrokompasu. Utknęłyśmy tu. Na dobre. Odrodzona przodkini. Prowadź nas do prawdy. Starczy... Aloy, co ja słyszę o niewracaniu nigdy do domu? Nasze statki nawigacyjne... Przepadły. Zniszczone przez sztormy i rafy. A wraz z nimi instrument niezbędny, by przepłynąć ocean. Jest statek, na którym wciąż może być działający żyrokompas. Ale poza zasięgiem, wyrzucony na brzeg wyspy otoczonej przez silne prądy. Ani kompasu, ani drogi powrotnej do tych, których... Nie powinnyśmy były zostawić. Christia. Wspomniałaś, że kogoś zostawiłaś. Moją żonę, Meandrę. Pracuję na polach Wielkiej Delty. Kiedy wybrano mnie na tę misję, błagała mnie, bym została. Bała się, że nie wrócę. I jak zwykle nie myliła się. Nawet się z nią nie pożegnałam, a... Teraz nigdy jej już nie zobaczę. Więc jesteście żołnierkami? Właściwie to nawigatorkami. Jestem Heriem, a to jest Christia. Czyli umiecie używać tego przyrządu? Żyrokompasu. Tylko ja go obsługuję, wróżbici mnie nauczyli. Heriem wybrano, by zapamiętała mapy znalezione w dziedzictwie. Czyli osobno nie potraficie pokierować flotą? Tak jest u Quen. Im więcej wiedzy posiądzie jeden człowiek, tym większe ryzyko, że po schwytaniu przez wroga będzie użyta przeciw cesarstwu. To bardzo... przezorne. Głupie też. Czym jest ten żyrokompas, którego szukacie? To instrument używany przez przodków do określenia położenia statku. Ale przydaje się tylko, gdy odczyty porówna się z mapą. Jak w ogóle zdobyliście coś takiego? Chyba możemy ci powiedzieć, skoro nosisz dar przodków. Wróżbici znaleźli je w starożytnych okrętach w naszej ojczyźnie i
Zmodyfikowali je, byśmy mogli ich używać. Bez nich jesteśmy na łasce morza. Ta potrzebna rzecz jest gdzieś na statku. Tak. Byłyśmy na nim zaokrętowane. Gdy zbliżaliśmy się do lądowania, we flotę uderzył nagły szkwał. Większość statków wylądowała bezpiecznie. Nasz osiadł na mieliźnie. Załoga opuściła pokład, licząc, że ocean nas oszczędzi. Byłam pewna, że utoniemy. Chwała przodkom, że fale wyrzuciły nas na południowy zachód stąd. Zwiadowcy nas znaleźli i wzięli do lądowania. Ale to nieistotne. Jedyny statek z żyrokompasem siedzi na mieliźnie otoczonej przez silne prądy. Może ci pomogę. Tylko jeśli umiesz latać. No, nie umiem. Ale jak znajdę sposób, wrócę tu. To odrodzona przodkini. Może mogłaby pomóc? Nie chcę jeszcze łudzić się nadzieją, ale dziękuję ci za twą dobroć. Sceptyczna. Negatywna. Dobra, tam coś dostaliśmy. Na razie droga do domu... Tak, zablokowana. Czyli musimy nauczyć się latać. Jednak tak, jest jeszcze coś, co chciałam sprawdzić. Właściwie to wiecie co? Wrócimy sobie do siebie. Ona się do tego statku. Przynajmniej nie teraz. Próbuj skończyć wcześniej. Luz, w końcu się dostaniemy. Wrócimy sobie do siebie, żeby porozmawiać z naszymi ludziami. Wszystkimi po kolei. Jestem ciekawa, co i jak. No wiem, że tam to jest tak naprawdę miejsce misji głównej dalej, której nie chcę na razie robić, ale tam była już możliwość rozmowy z Ketalo. Jestem ciekawa jego ręki. Chcę zobaczyć to ramię. Całe. Całe rękę. Całe ręce chcę zobaczyć. Właściwie... Zimne powietrze. Klotka jakaś nowa? To nie. Nie chcesz rozmawiać? To nie rozmawiaj ze mną. Wyścigi musimy zrobić. Myślałam o wyścigach właśnie na tym odcinku, ale już... Padły pytajniki i wykrzykniki po drodze. Jak zawsze. Ciekawe, czy jakbym była w ubraniu sobie, kto by to skomentowali. Które swoją drogą można... Gdzie ona jest? Tak w ogóle. Ono też ma jakieś swoje i rzeczy. Sploty można dać. Widzicie, jakie ma umiejętności, te rzeczy w ogóle, różności tutaj? Możemy coś wsadzić, a co? Obrona w zwarciu, obrona na dystans. Kondycja z bronią. A, niech będzie, a co? Teraz, ja to sobie wyciągnęłam z mojego normalnego stroju. A nie, bo tutaj nie było jeszcze. To tak. Obrona w zwarciu. Tylko ja nie chcę obrony. Kontra umiejętność. Chociaż w sumie to też nie jest problem. W zwarciu by mi nie przeszkadzała. Na razie niech będzie. Ale bardziej by mnie interesowały sploty do walki. Wiecie, jakiś krytyk do łuku i tak dalej. O! Teraz już wiem, skąd wzięły się metalowe kwiaty. Rozpaczliwa próba powstrzymania plagi Faro. Demeter pewnie zaczęła je sadzić po tym, jak schroniła się w szklarni. Jeszcze zobaczymy, gdzie siedzi. Tam siedzi. Okej. Okay. Ja też tak słucham muzyki. Nie nudzi mi się przez lata. Oto i ona. Podobno znalazłaś Teby. Jak było? Szaleńcy, lawa. Świetnie było. Zapamiętam to przy następnej podróży. Przynajmniej mam wszystko do schwytania Hefajstosa. Więc dobrze, że się przygotowałem. Rozmawiałeś już z Alwą? Gdy nie pochłania archiwów, jak roztrzepany dzieciak swoje pierwsze piwo. Szybko opanowała ten nowy fokus, nie ma co. W sumie trochę jej zazdroszczę.
ale rozumiecie się. Łapię. Ona ma trochę doświadczenia z fokusem, jakby nie było. Jesteś zmęczony. Ha! Zawsze walisz prosto z mostu. Po prostu dbam o to, by przygotować wszystko, co się da na tę twoją misję. Nie chciałbym zawalić, jak zwykle. Poradzisz sobie, Erend. Powinnam się zbierać. Gdy tylko uznasz, że ruszamy do tych kotłów. To was uprzedzę. Po twojej minie wnioskuję, że misja zakończyła się powodzeniem. Mam dostęp Omega. Gotowi wyruszyć do kotła Gemini? Jak tylko dasz znak. Alva dotarła bez problemu? Dziewczyna Quen? Jak tylko zobaczyła nasze archiwa, wskoczyła tam jak długonóg. Czyli w normie. Mając dostęp Omega, możemy dorwać Hefajstosa i zyskać przewagę nad Zenitami. Nie mogę się doczekać chwili, gdy zaszarżuje na nich stado gromoszczęków. Lepiej oni niż my, choć raz. Kiedy już uruchomimy Gaję, oczekuję, że zrobicie dobry użytek z treningów. Nasiona zostały zasiane. Teraz trzeba dać im trochę czasu. Ciąża, czy co? Co? Zosie podobało. Dobry tekst. Znalazłeś wspólny język z Zo. Rację. A to twoja wina. Sam się uparłeś, że chcesz z nami na zachód. Powinnam zanieść to Gai. Oczywiście. W razie czego daj znać. Tak to byś nie musiał mówić w Nasiona. Ale mnie nawrócili. Witaj, Aloy. Witaj. Poznałaś już naszego gościa z Quen? Ledwo nadążałam, jak zrobiła sobie wycieczkę po bazie. Varl dał jej nowy fokus. Ale kiedy powiedział jej, że ma dostęp do wszystkich danych, pobladła tak, że myślałam, że zemdleje. Pokazaliśmy jej archiwa, żeby mogła się przekonać. Jeszcze stamtąd nie wyszła. To do niej podobne. To jest wciąż jako misja? Jak wam mija czas? Znów jest ciszej. Erend pochłania informacje w związku ze swoją najnowszą obsesją. Zdaje się, że przedwieczni siłowali się z maszynami w ramach rozrywki. Zwali to mięśnie kontra maszyna. Niezapomniana walka między stalą a ciałem, jak Erend lubi mówić. Jakbyśmy nie mieli już tego dosyć na co dzień. Czytałaś ostatnio coś ciekawego? Dowiedziałam się, że przedwieczni pili napary z liści, jak utaru. To herbata. Pomaga ukoić nerwy. Oprócz tego palili pachnący wosk, żeby oczyścić swoją aurę. No i brali kąpiele z bąbelkami. Ja chyba zostanę przy śpiewaniu, żeby ukoić nerwy. Ale herbatę pijecie. Czemu to tu wciąż jest? Jak poszło z chórem po naprawie bogiń ziemi? Byli wstrząśnięci, gdy powiedziałam, że wszystko się ułoży. Fejnowi prawie oczy wyskoczyły z orbit. Ale nie mieli wyjścia i musieli uwierzyć mi na słowo. Chociaż oznaczało to, że ich kazania o pogodzeniu się z losem okazały się bzdurą. Tak szczerze, ta rozmowa sprawiła mi przyjemność. Cieszę się. Zasłużyłaś. Mają farta, że nigdy się nie poddałaś. Rozumiem, że nie zniknie, tak? Powinnam się zbierać. Aha. Uzyskałaś dostęp Omega, czyli niedługo ruszymy po Hefajstosa. Przygotuję swój sprzęt. Luz, nie śpiesz się. Teraz będziemy robić zadania dodatkowe przez kilka odcinków. Aloy! Prosto do pracy, co? Tego jest tak dużo! Znaczy, wiedzieliśmy o sztucznych istotach służących przodkom, ale Gaia? Oh, jest niesamowita! No i ty, żyjące wcielenie naszej przodkini. W sensie genetycznym, oczywiście, nie tak jak zmarły prezes. A żywych przodków jest jeszcze więcej. Oni przecież powrócili z gwiazd. Niestety chcieliby nas pozabijać, a to niedobrze. No i jest z nimi Erik Visser, co niepokoi. No i jest jeszcze Hefajstos i... Aha, aha. A może...
zajmiemy się nimi po kolei. Masz rację. Jestem ci winna wyjaśnienia. Za to, co się wydarzyło w lądowaniu. Czas najwyższy. Wspomniałaś, że przybyłaś tu, by pomóc rodzinie. Siostrze. Ma na imię Elika. Nasi rodzice to prości ludzie. Wieśniacy w sensie. Kiedy zdałam egzaminy na wróżbitkę, byli tacy dumni. To był zaszczyt dla rodziny i zwiększyli nam rację. Tylko Elika błagała, żebym nie szła do Akademii Rozwoju. Czemu? Co tam się dzieje? Wiedziała, że po rozpoczęciu studiów nie wolno opuścić Akademii, ani widywać najbliższej rodziny. Chyba, że dostaniesz specjalne pozwolenie i eskortę nadzorcy. No nieźle. Wróżbitów jest mało, tak samo jak naszych fokusów, a cesarstwo jest... cóż... boi się, że ktoś ukradnie posiadaną przez nas wiedzę. Ostatnio mogłam zobaczyć się z rodziną tuż przed wyruszeniem tutaj. Udało mi się nawet sprowadzić ich do stolicy i ochronić przed powodzią. Ale jeśli sytuacja z uprawami szybko się nie poprawi, to umrą z głodu. Przyrzekam, że zrobię wszystko, by do tego nie dopuścić. Przodkowie, w ten sposób nazywacie przedwiecznych? I tak, i nie. Przodków jest mniej, to najwięksi z przedwiecznych. To ich dziedzictwo nauczyło nas rolnictwa, medycyny, prowadzenia wojen, przywództwa oraz mecenatu nad sztuką. Prezes nazwał Elizabeth asystentką. O co chodziło? Tak, cóż, zwyczajowo każdy pradawny, który do czegoś się przyczynił lub pracował pod okiem przodka, nazywany jest asystentem. Tak myśleliśmy o Sobek, nim się nie zjawiłaś. Nasz ograniczony dostęp do danych po roku 2040 zaburzył postrzeganie przeszłości. No, trochę tak. Wspomniałaś, że chciałaś mi wyjaśnić, co się stało w Tebach. Słucham. Racja. Zacznę od początku. Od prezesa. Był cesarskim... właściwie to bratankiem cesarza. Dzięki temu sponsorował wiele badań wróżbitów, które mogłyby jakoś pomóc plemieniu. No i jemu. Szczególnie interesowały go rzeczy związane z Tedem Faro, którego uważamy za największego z przodków. Ted Faro, szanowany przodek. Trudno uwierzyć. Teraz oczywiście wiem dlaczego. W każdym razie wróżbici odkryli, że Faro mnóstwo czasu spędził w San Francisco. W zasadzie jak większość ważniejszych przodków. Więc bratanek przekonał cesarza, że wyprawa za ocean może pomóc rozwiązać najbardziej palące problemy. Jeśli tylko znajdziemy odpowiednie dane w legendarnym mieście, być może powstrzymamy powodzie i burze zagrażające naszemu ludowi. Cesarz polecił, żeby przeznaczyć wszystkie zasoby plemienia na ten cel. Zbudowano wiele statków, wysłano misje zwiadowcze, a bratanek otrzymał tytuł prezesa, tego, który opiekuje się dziedzictwem dla naszego dobra. Stał się wcieleniem Teda Faro, odnowiciela. Teraz wydaje się to dziwne, ale przez pewien czas był całą naszą nadzieją. Naprawdę wierzyliśmy, że mu się uda. Nie mieliśmy pojęcia, jak groźna będzie ta wyprawa. Mówiłaś, że wyprawa przez morze była wyjątkowo niebezpieczna. Co się stało? Większość okrętów przepadła podczas burz, a mnóstwo żołnierzy umarło z powodu głodu i chorób. I to zanim dotarliśmy do brzegu. Po zejściu na ląd maszyny nas zdziesiątkowały. Mieliśmy kłopot ze zdobyciem żywności. Odnieśliśmy parę sukcesów, fakt. Znaleźliśmy Teby i szklarnie. Ale nic nie poprawiało humoru prezesa, gdy jego sny o ratowaniu plemienia bledły. Miał coraz większą obsesję na punkcie Teb i tego, co było za ich wrotami. No i... był coraz bardziej przekonany, że prezes to nie tylko tytuł honorowy. Sama wiesz, gadał bzdury o esencji Faro i przeistaczaniu się. Wiedzieliśmy, że był obłąkany, ale każdy, kto mu się sprzeciwił, trafiał przed pluton egzekucyjny. Świetny koleś. Quen mylą się w wielu sprawach związanych z dziedzictwem. Teraz już to widzę.
Ale to, w co przeistoczył się prezes, było kompletnym wypaczeniem zasad wróżbitów, czyli poszukiwań prawdy. Ach, przykro mi, że musiałaś znosić to szaleństwo. Dobrze, że już koniec. Dla wszystkich. No, koniec był naprawdę delikatny. Ten Bohaj, twój nadzorca, lepiej sobie poradzi niż prezes? Nie będzie zabijał ludzi dla kaprysu, jeśli o to chodzi. Niestety nie jest wcieleniem uczciwości. Przestałam już nawet liczyć, ile razy przypisał sobie moje zasługi w badaniach. Teraz mogę tylko powiedzieć, że można mu zaufać, że zrobi to, co mu się opłaca. No, też tak myślę. Szybko, okej. W szklarni mówiłaś o wiedzy zakazanej dla twojego ludu. Zadaniem wróżbitów jest szukanie prawdy w dziedzictwie. A wielu cesarskich sponsoruje ich, licząc, że znajdą coś przydatnego i tym samym pozwolą wkraść się w łaski cesarza. Ale Rada Nadzorcza uważa, że pewne prawdy są zgubne dla stabilności naszego państwa. Jak odkrycie, że pewien przodek doprowadził do zagłady świata. Dlatego właśnie wróżbici mają dostęp tylko do fragmentów dziedzictwa. Jedynie nadzorcy widzą całość. Pozwala to wykryć heretyckie dane i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się. A co z tymi, którzy łamią zasady? Nigdy nie miałam odwagi spytać. No okej. Wspomniałaś Erika Visera. Skąd o nim wiesz? Zenita, który chciał cię zabić? Wśród Quen jest znany jako obrońca. Dzięki przejrzeniu jego prac dokonaliśmy przełomowych odkryć w dziedzinie uzbrojenia i taktyki. Nasi władcy wykorzystali tę wiedzę do podbojów. To dzięki niej powstało cesarstwo. Dlatego należy do najbardziej czczonych przodków. Ale patrząc na wasze spotkanie, jest nawet bardziej bezwzględny niż nam się wydawało. To po prostu kolejna błędna interpretacja dziedzictwa. Cóż, przynajmniej składasz fakty do kupy. Gdyby tylko nadzorcy mieli takie samo podejście. Beta wspomniała o innych. Tildzie, Verbenie i Gerardzie. Obawiam się, że nic o nich nie wiem. Jeśli zostawili po sobie dziedzictwo, wróżbici go nie odzyskali. Widzę, że używasz nowego fokusa. O, jest fascynujący. O wiele lepszy niż te, które mają Quen. Lata zajęłoby mi posortowanie bazy danych, którą pomogłaś mi odzyskać. Ale dzięki niemu ustawiłam parametry wyszukiwania, co przyspieszyło proces. To zrewolucjonizuje analizę dziedzictwa przez wróżbitów. Znaczy, fragmentów, które nadzorcy pozwalają nam zbadać. Chyba pasuje wam to zmienić, co? Chciałaś dane? To tu znajdziesz ich mnóstwo. Niestety wróżbici nigdy nie mieli swobodnego dostępu do archiwów, zwłaszcza takich jak to. A znając ciebie, podejrzewam, że wiele jest w nim rzeczy, które zostałyby zakazane. Na szczęście wysłano mnie, bym ci pomogła. Zignorowanie tej wiedzy byłoby straszliwym zaniedbaniem. Być może właśnie dzięki niej Quen powrócą na ścieżkę prawdy. No, fajnie by było. Ale tak to jest we władzy, prawda? Nie wszystko może trafić do publiczności. Zakładam, że nie znasz tu nikogo za bardzo, ale to... Dobrzy ludzie. To zabawne, bo do twoich przyjaciół należy, cóż, druga ty. Nie żebyście były tą samą osobą, to znaczy... Jesteście, w sensie genetycznym, jesteście Elizabeth Sobek. Ale mimo to, różnicie się. Różnimy, tak. Mam nadzieję, że inni dobrze cię traktują. O, oczywiście. Wszyscy są wyjątkowo przyjaźni. No i swobodnie dzielą się ze sobą wiedzą poznaną dzięki fokusom. To miła odmiana. W domu wróżbici dzielą się danymi tylko za pozwoleniem nadzorców. To przytłaczające. Uciążliwe. Ach, nie mylisz się. Fajnie, że jej tu dobrze. Muszę iść, ale jeśli czegoś ci trzeba... Muszę tylko pomóc ci w twojej misji, Aloy. Plan, o którym Gaia mówiła,
pojmanie Hefajstosa, czy to naprawdę pomoże? Mam nadzieję. Więc zrobię, co w mojej mocy. Przyrzekam. Okej. Idziemy jeszcze do Bety. Idziemy do Bety, zobaczymy, jak długo nam zejdzie rozmowa z nią. I potem porozmawiamy sobie z Ketalo, ale nie jestem pewna, czy już teraz, czy później może. O! Nie te drzwi. Czemu zamknięte? Zamknęła się. No dobrze. Trochę więcej prywatności niż myślałam, ale okej. Nie wiem, ile zajmie, powiedzmy, rozmowa z Ketalo i co tam się dokładnie jeszcze pojawi. Zobaczmy, czy u nas jest coś nowego do obejrzenia. Tu się coś świeci nowego? Chyba nie nowego. Nie, to nie jest nowe. To jest to, co mieliśmy. Tutaj świeczki. To też mieliśmy. To też znamy. Dobra, jest okej. Od tej strony. Czy jest tutaj jeszcze coś, co... Ja wiem, że mamy misję tutaj z tym, ale nie będziemy jej robić. Wejdziemy tylko oddać drony. Chyba, że tutaj Beta jest. Chyba nie ma. Witaj ponownie. Chciałabym ci oddać drony. Znakomicie. Drony są znów połączone z kopułą. Jej! Jej! Ukończono. Tak jest. Chciałabym tu włączyć jakieś plaże. Tylko teraz nie wiem, które. A te. Doskonały wybór. O! Coś nowego. Znakomity wybór. Prawie widać plażę. Aloy. Wiem, że to, co się stało w Tebach, jest niepokojące, ale mamy problem. Coś nie tak z Betą i przenośnikiem? Zdołamy przenieść cię do Gemini? Przenośnik jest gotowy. Problem to Hefajstos. Obecnie znacznie szybciej rozprzestrzenia się przez sieć kotłów, dlatego stał się silniejszy. Ale z przywróconymi funkcjami wciąż możemy go okiełznać, prawda? Zgadza się, ale w rezultacie wchłanianie Hefajstosa zajmie znacznie więcej czasu, niż wyliczyłam. Czyli ile? Aktualna estymacja wykazuje, że nawet z poziomem Omega zajmie to 35 godzin. A każda godzina zwiększa ryzyko wykrycia przez Zenitów. Dwa rdzenie. Dwa obejścia. A gdyby proces był prowadzony przez dwa klony Elizabeth Sobek z dostępem Omega, wtedy ile? Połowę tego? Hefajstos byłby nieprzygotowany na jednoczesne działania dwóch operatorów, a na to nakłada się jeszcze efekt synergetyczny. Obliczam. To skróciłoby czas wchłaniania do około 4,5 godziny. Dobra. Varl? Będziemy potrzebowali Bety w Gemini. Dasz radę ją przekonać? Nie wiem, ale spróbuję. A co z dywersją? Generatory gotowe? Pozostaje tylko ostatni test. Jestem pewna, że impulsy aktywowane obok innych kotłów skutecznie zamaskują nasze działania w Gemini przed Zenitami. Dobrze. Oby Erend dał radę go obsłużyć i nie odstrzelić sobie głowy. Aloy! Lepiej przejdź na dół. Z Betą jest niedobrze. Dobra. Nie, poczekaj. Z Betą będzie niedobrze przez jakiś czas. Aloy, zdaje się, że Varl czeka na ciebie przed pokojem Bety. Wiem. Chciałam jednak najpierw o czymś pomówić. Proszę bardzo. O, czyli jednak coś mogę przeklikać. Ale
W takim razie ruszam. Nie to! Życzę bezpiecznej podróży. Poczekaj, nie, wracaj, stop. Nawrotka. Jeszcze raz. Gaja? Witaj, Aloy. No witaj, nie widziałyśmy się dawno. W szklarni było mnóstwo informacji na temat rolnictwa. Myślisz, że pomogą naprawić ziemię Quen? Przeszukam te dane. Gotowe. Posiadane przeze mnie dane zawierają informacje o nowych metodach rolniczych, co może być na dłuższą metę przydatne dla plemienia. Jednak nowe plony nie ocalą świata. To nasze zadanie. Tak. Wiesz, znalazłam Teby. Co by zrobił Ted, gdyby kuracja przedłużająca życie podziałała? Był przekonany, że jego obowiązkiem jest przewodzić ludziom w przyszłości. Biorąc pod uwagę strukturę plemienną i poziom uprawnień Omega systemu terraformowania, przypuszczam, że przekonałby przynajmniej jedno plemię, że jest ich patriarchalnym bóstwem. No, tak. Fakt. Tego bym nie chciała. Trochę częściowo do tego doszło. Poza Gają 1 i Tebami był jeszcze jeden podziemny kompleks, zamknięty zanim dotarła tam plaga Faro. Elysium. To tam właśnie udali się pracownicy Nowego Świtu wraz z rodzinami. Co się z nim stało? Elysium pozwala na utrzymanie życia mieszkańców przez 100 lat. Według posiadanych przeze mnie danych przestało działać o wiele wcześniej. Dotarła do nich plaga Faro? Nie wiem. Moje połączenie z nim zostało gwałtownie zerwane. Chciałabym się tam wybrać. Jak sobie radzi Alva? Zaraz po przybyciu Alva gorliwie zajęła się badaniem danych z archiwum. Pewien plik szybko przyciągnął jej uwagę. Informacja o mechanicznym pomocniku zajmującym się utrzymywaniem porządku w kwaterach. Poinformowałam ją, że kiedy zdobędę umiejętności Hefajstosa, być może zdołam zbudować takie urządzenie. Z pewnością to doceni. Dobra, idziemy. Widzę, że coś jeszcze jest. Powinnam się zbierać. Ale... Do zobaczenia. Okej, okay, żeby nam tam nie striggerowali jakiegoś zadania. Naszym kolejnym punktem podróży będzie Catalo. Beta, tak jak mówiłam, zamknęła się tam. Warl przy niej jest, tam pójdziemy później. Super. Tu jest nasz kolejny cel w następnym spotkaniu. A teraz dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo!